Dzień dobry Państwu, bardzo Państwa serdecznie witam na kolejnej sesji i otwieram 64. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Sesja dzisiejsza została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym i przeczytam Państwu uzasadnienie, że powodem zwołania tej sesji w trybie 15 ustęp 7 jest wprowadzenie zmian w budżecie powiatu wynikających z, po pierwsze, z konieczności zapewnienia środków na realizację inwestycji pod nazwą dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach do wymagań przeciwpożarowych. I wynika to z decyzji również wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Tyle wniosek zarządu powiatu. Przeczytam teraz, ale jeszcze zanim może przeczytam to, poinformuję Państwa, że sesja jest rejestrowana przez telewizję Bartsat, a to oznacza, że obecność na sesji jest równoznaczna ze zgodą Państwa na publikację wizerunku. Ja jeszcze może przywitam na naszej sesji Panią Skarbnik, Panią Sekretarz i szefową naszego Biura Rady. Serdecznie Panie witam. Witam również wszystkich radnych, którzy są obecni i fizycznie na sesji oraz online, ponieważ dopuszcza się możliwość uczestnictwa zdalnego na podstawie odpowiednich przepisów związanych głównie z COVID-19. Przeczytam Państwu teraz, nie, jeszcze nie przeczytam. Jeszcze sprawdzimy obecność. Tu jest jak w szkole, czyli trzeba sprawdzić obecność, czyli żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy zdolni do podejmowania prawomocnych uchwał. Wobec tego bardzo proszę o przyciśnięcie zakładki kworum. Sprawdzimy, ilu nas tak naprawdę jest dzisiaj. Przypomnę, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy 9 radnych. Chwileczkę zaczekamy jeszcze. Dobrze, stwierdzam, Szanowni Państwo, że obecnych na sesji jest 12 radnych, nieobecnych jest 5, nieobecny jest Pan Mirosław Olejnik, Pan Robert Pająk, Pan Marcin Przybysz, Pan Piotr Stapaj oraz Pan Zbigniew Szyszka. Ale to oznacza, że sesja jest oczywiście prawomocna, możemy podejmować uchwały. Szanowni Państwo, przeczytam teraz proponowany porządek obrad, który został zaproponowany przez Zarząd Powiatu. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 64. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach, czyli a. zmian w budżecie powiatu na rok 2022, b. zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032. I zamknięcie obrad 64. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tak wygląda, Szanowni Państwo, porządek obrad. I teraz możemy przejść do podjęcia uchwał. Uchwała pierwsza dotyczy zmian w budżecie powiatu. Ja przeczytałem wcześniej uzasadnienie. Państwo wiedzą, dlaczego te zmiany wprowadzamy, ale ja jeszcze przeczytam całą uchwałę, żeby była już jasność co do tego, jaką uchwałę uchwalamy w tej chwili. Uchwała nr 64/288/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 619 042 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 102 701 616 złotych 49 groszy.
w tym dochody bieżące 99 184 768 zł i 6 groszy, a dochody majątkowe w wysokości 3 516 848 zł i 43 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 705 684 zł i 90 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt trzeci, punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 115 702 502 zł i 67 groszy, w tym bieżące wydatki 92 973 310 zł 38 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 22 729 192 zł i 29 groszy. Trzy wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 22 029 996 zł i 49 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 699 195 zł i 80 groszy zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 4a i 4b. Paragraf trzeci. Pierwsze. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 886 zł i 18 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 173 700 zł. Wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 347 976 zł i 61 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 479 209 zł i 57 groszy. Dwa. Przychody budżetu w wysokości 17 827 186 zł i 18 groszy. Rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Tak, tu mam właśnie wniosek, mam wniosek o ponowne sprawdzenie kworum. Wobec tego, zanim przejdziemy do głosowania, bardzo proszę o zaznaczenie swojej obecności. Jestem ja też już, tak. Aha, oczywiście tutaj pani skarbnik jeszcze zgłasza błąd w uchwale, tak jak czytałem, że nie numer uchwały 288, a numer uchwały 298. To taki niewielki błąd, który w zasadzie o niczym nie decyduje specjalnie. Już chyba sprawdziliśmy kworum, tak? Jest nas w takim razie na sali obecnych 13 osób, na sali i online oczywiście. Nieobecnych jest czterech, czyli przybył pan Piotr Stapej. Dobrze, uchwałę przeczytałem, wiedzą państwo, co głosujemy, wobec tego możemy podejść do głosowania. Wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie przed niedawno uchwały, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym się uchwałę przyjęła. Wobec tego przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest jakby konsekwencją tej uchwały, którą przyjęliśmy, czyli uchwała numer
64/299/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032. To jest odpowiednia podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wszystko jest chyba jasne. Możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, pytam. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego podobnie 12 głosów za, jeden głos się wstrzymał, jeden radny się wstrzymał od głosu. Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wyczerpany został porządek obrad, to zamykam obrady 64. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję Państwu bardzo.